Cześć, dzień dobry. Z tej strony Agata Kępa. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj będę rozmawiała z Krzysztofem Jakubowskim, prezesem Fundacji Wolności, fundacji z Lublina i działającej na terenie województwa lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać o mediach lokalnych, o mediach, które właśnie są w województwie lubelskim, o przejrzystości władzy, o dziennikarstwie takim lokalnym, czyli o tym, czym tak naprawdę na co dzień zajmuje się Fundacja Wolności. Media służą właśnie nam do przekazywania informacji, ale nie tylko. Myślę, że zwykle, gdy właśnie myślimy o tych mediach, to przychodzą nam do głowy głównie wielkie korporacje, ogólnokrajowe media, ale także mamy do czynienia przecież z szeregiem mediów, czy to samorządowych, czy to mediów lokalnych, regionalnych. Niestety często przez to, że one są finansowane bądź współfinansowane przez władzę, czy to samorządową, czy są powiązane z jakimiś spółkami państwowymi, stają się one jedynie taką tubą propagandową. Jak obecnie wygląda sytuacja mediów lokalnych w Lublinie i w całym województwie? Na początek warto tutaj rozróżnić sytuację w dużych miastach, bo tu zalicza się Lublin, i do mniejszych miejscowości, czy mniejszych gmin, ponieważ tu jest też różnica ogromna, tak jak z poziomu tego, powiedzmy, lokalnego miejskiego do poziomu krajowego, tak samo tutaj jest duża różnica. I na początek tylko powiem, że Fundacja Wolności, która już istnieje 11 lat, jest organizacją strażniczą, tak? Czyli zajmujemy się kontrolą obywatelską i wsparciem mieszkańców we wpływaniu na to, co się dzieje na poziomie lokalnym. Przede wszystkim działamy w Lublinie na terenie województwa lubelskiego. I z czasem zauważyliśmy, żeby ten wpływ naszych działań, wpływ mieszkańców był większy, trzeba docierać z tymi informacjami o naszych działaniach, o naszych sprawach do jak najszerszego grona odbiorców. Stąd pomysł, żeby założyć swoją gazetę, zarejestrować tytuł prasowy. I od 2017 roku właśnie jesteśmy wydawcą gazety i portalu Jawny Lublin, jawnylublin.pl, na którym piszemy o tych sprawach, tej tematyce, która nas interesuje, która dotyczy lokalnej polityki, dotyczy patrzenia władzy na ręce. Czyli już od 6 lat mamy swój portal informacyjny, który ostatnio się bardzo intensywnie rozwija, o czym jeszcze pewnie będziemy zaraz rozmawiać. Jeśli chodzi o rynek mediów lokalnych w Lublinie, to Lublin, tak jak każde szanujące się duże miasto, ma swoją gazetę wydawaną przez urząd. Tak jak we Wrocławiu, w Bydgoszczy czy w Łodzi, tak samo Urząd Miasta w Lublinie wydaje własną gazetę, aczkolwiek de facto nie jest to gazeta, tylko jest to biuletyn informacyjny, czyli tak nazywają to urzędnicy. Natomiast w formie wygląda to jak dokładnie jak gazeta. Większość ludzi nabiera się na ten trik, czyli myśli, że to jest faktycznie gazeta, a gazeta jakby kojarzy nam się, że to jest coś, że nie jest coś, co płynie z urzędu, tak? Że to jest coś niezależnego, coś obok. Natomiast faktycznie jest taki duży biuletyn o nakładzie, zdaje się, ponad 100 tysięcy egzemplarzy, który zalewa co miesiąc, zalewa miasto. Oprócz tego mamy media publiczne, tak? Czyli jest oddział Telewizji Polskiej TVP 3 Lublin. Kto ogląda telewizję publiczną, to wie, co to za medium. Do tego mamy z gazet Kurier Lubelski, który jest wydawany przez Polskę Press. Mamy lokalny oddział Gazety Wyborczej, bardziej chybuś internetowo niż papierowo. Mamy gazetę Dziennik Wschodni, o której też pewnie będziemy więcej rozmawiać. To jest gazeta, który był jednym z trzech w kraju tygodników regionalnych, który nie był w
własnością Polska Press. Historia polega na tym, że gdy Polska Press kupiła media regionalne, to Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów nakazał, ponieważ w tym momencie Polska Press stała się właścicielem dwóch dzienników regionalnych w Lublinie, czyli Kuriera Lubelskiego, Dziennika Wschodniego. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów nakazał sprzedać jeden z tych dzienników po to, aby nie skoncentrować zbyt dużej tej władzy medialnej w rękach jednego wydawcy. I tak się szczęśliwie złożyło, że tym właścicielem Dziennika Wschodniego została wtedy spółka, której skład wszedł jeden z lubelskich przedsiębiorców, deweloper, który został większościowym udziałowcem, a mniejszościowymi udziałowcami zostało kilkunastu ówczesnych pracowników, dziennikarzy Dziennika Wschodniego. Czyli to jest taka lokalna, taka niezależna od władzy gazeta. Oprócz tego mamy jeszcze kilka portali, mniej lub bardziej popularnych, typu Lublin 112, który informuje przede wszystkim o wypadkach czy różnego rodzaju zdarzeniach drogowych. Lublin 24 to jest też taki kolejny portal, który jest wydawany przez firmę, która na terenie województwa lubelskiego ma wiele gazet i portali, też jakby tutaj pod względem takim biznesowym też prowadzi swój portal w Lublinie. Wreszcie, jeśli chodzi o rozgłośnie radiowe, to mamy Polskie Radio Lublin. Mamy Akademickie Radio Centrum, które jest prowadzone przez UMCS, tak jak mówię, Marii Curie Skłodowskiej, redagowane w naszej części przez studentów dziennikarstwa. No i pewnie jeszcze jakieś mniejsze portale też by się znalazły. To jest, myślę, tak przede wszystkim te media mamy w Lublinie. Jest tych mediów sporo, chociaż z drugiej strony sporo jest z nich zależnych od jakichś różnych jednostek władzy. O tym, jak wygląda w ogóle sytuacja mediów samorządowych i mediów lokalnych w Polsce, już rozmawiałam też na kanale z Andrzejem Andrysiakiem z Gazety Radomszczańskiej. Możecie znaleźć tę rozmowę na kanale, tam właśnie głównie się skupiliśmy od tej strony statystyk i regulacji prawnych, jak to właśnie w Polsce wygląda. No i jedną tak naprawdę na to często zwaną patologiczną sytuacją mediów samorządowych, lokalnych w Polsce, jedną z odpowiedzi jest właśnie Wasza fundacja, Fundacja Wolności z Lublina, która też działa na terenie całego województwa lubelskiego. Już trochę Pan powiedział o tym, jakie są jej cele, ale jak jeszcze można by było trochę szerzej zarysować, czym jest ta fundacja i w jaki sposób działa? Jakby idea powołania fundacji i nasza taka misja to jest po pierwsze to, żeby patrzeć na ręce urzędnikom, politykom, pilnować, tak rozliczać ich z działań, monitorować, o jak sprawują władzę, jak wydają pieniądze publiczne, czyli taki typowy watchdog lokalny, organizacja strażnicza. I jakby druga taka część naszej misji to jest wspierać mieszkańców, pokazywać mieszkańcom, jak oni sami mogą wpływać na decyzje podejmowane w samorządzie lokalnym, czy to pewnie też wiąże się z ideą tutaj, którą Państwo realizujecie, tak, czyli tej demokracji bezpośredniej, tak, czyli z tą partycypacją i z tym decentralizacją władzy, podejmowaniem decyzji na jak najniższym szczeblu. Tutaj chociażby na przykład wspieramy czy współpracujemy z radami dzielnic, tak, czyli jednostki pomocnicze miasta, które jakby idea jest szczytna, czyli po to się powołuje jednostki pomocnicze w gminach, żeby decyzje były podejmowane jak najbliżej mieszkańców, tak? Czyli łatwiej mieszkańcowi z jakimś problemem trafić do rady dzielnicy, których w Lublinie jest 27, tak? Czyli w każdej dzielnicy ma taką radę, niż trafić do prezydenta, który jest na przykład tylko jeden, czy nawet do radnego, których jest 31 na całe miasto. I wspieramy, współpracujemy z radami dzielnic. Między innymi ostatnio lobbowaliśmy między innymi za tym, żeby zwiększyć pieniądze w ramach budżetu miasta, którymi rady dzielnic dysponują,
ponieważ są to obecnie śmiesznie niskie pieniądze. Obecnie w Lublinie każda rada dzielnicy może wskazać, na co przeznaczyć 170 tysięcy złotych rocznie z budżetu miasta, z budżetu, który przekracza 2,5 miliarda złotych. Ostatnio prezydent zapowiedział, że obiecał, że zwiększy tą kwotę do 300 tysięcy złotych w przyszłym roku, czyli w roku wyborczym. Więc jakby tutaj wspieramy mieszkańców. Dużo osób też samych się do nas zgłasza, prosząc o interwencję, pomoc, o nagłośnienie jakiejś sprawy czy podjęcie działań. Jakby widząc jakby skuteczność czy sprawczość naszej organizacji, co nas bardzo cieszy, ponieważ czasem mam wrażenie, że trudno jest wpłynąć na decyzje jakieś administracyjne, decyzje władz, nie będąc jakby wewnątrz w tym systemie władzy, ponieważ my nie kandydujemy, tak, nie popieramy konkretnie żadnych ugrupowań polityków i staramy się, bo właśnie dbamy o naszą niezależność, jest to dla nas bardzo, bardzo istotne. Więc na tym nam bardzo zależy, z drugiej strony chcemy wpływać na decyzje podejmowane przez prezydenta miasta, na przykład, czy przez Radę Miasta, czy przez inne organy władzy publicznej. I tutaj stosujemy do tego różne narzędzia, jak chociażby petycje, czy korzystamy z prawa dostępu do informacji publicznej. Tak, to jest takie moim zdaniem niedocenione narzędzie wpływu mieszkańców. Tak, czy mamy prawo wiedzieć o wszystkim tym, co dotyczy sprawowania władzy publicznej, co dotyczy wydatkowania pieniędzy publicznych. I to jakby egzekwowanie tego prawa jest uproszczone, tak? Nie trzeba znać przepisów, wystarczy złożyć wniosek o informację publiczną, który może być nawet złożony ustnie czy mailem. I tutaj mamy prawo otrzymać na to odpowiedź, a jeśli dany organ nam tej odpowiedzi nie chce udzielić, to wręcz musi uzasadnić, dlaczego nam odmawia tego dostępu do informacji. No i my wysyłamy rocznie, to jest nawet ponad 200 wniosków o informację publiczną do różnych instytucji, tak, nie tylko do prezydenta miasta Lublina, do różnych instytucji samorządowych przede wszystkim, administracji centralnej również. I w przypadkach, kiedy te odpowiedzi nie dostajemy, kiedy naszym zdaniem dany organ, urząd próbuje ukryć tą informację przed opinią publiczną, przed nami, to wówczas decydujemy się na złożenie skargi na bezczynność do sądu administracyjnego i takich spraw sądowych mamy kilkadziesiąt w roku. Na szczęście większość jest rozstrzyganych na naszą korzyść. Często są to też sprawy dość, można powiedzieć, zawiłe, tak, gdzie mogą być te wątpliwości. Taka jedna z ciekawszych spraw, która wciąż nie zakończyła się jakby prawomocnym orzeczeniem sądu, to jest kwestia informacji o nagrodach, kwocie nagród i uzasadnieniu dla nagród wypłaconych dla poszczególnych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. To jest chyba, zdaje się, jeszcze za rok 2019, ponieważ ta sprawa się tak ciągnie, gdzie chcieliśmy poznać imię, nazwisko, kwotę nagrody i uzasadnienie dla wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek udostępnił tylko część tych danych, mniej więcej około 10% pracowników urzędu, może nawet mniej niż 10%. Dla pozostałych, ukrywając te informacje, czyli te nazwiska osób, które dostały te nagrody, twierdzą, że to nie są osoby pełniące funkcje publiczne, czy to są jacyś pracownicy, no nie, techniczni pomocniczy chyba, tak? I tutaj właśnie trwa, ponieważ odwołaliśmy się do sądu administracyjnego, niestety sąd nie uznał naszych racji, przegraliśmy, złożyliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Już czekamy na rozstrzygnięcie ostateczne, prawomocne, ponieważ NSA tu już wydaje orzeczenie, to jest druga instancja, tak, orzeczenie ostateczne, prawomocne, natomiast jeszcze tej rozprawy nie było. I tu właśnie spór toczy się o to, ten sądowy tak będzie się toczył o to, jak duża ma być jawność i dostęp do informacji, w tym przypadku o nagrodach dla pracowników urzędu, które mamy zmienia nazwiska. Naszym zdaniem znacznie więcej niż niecałe 10% pracowników urzędu marszałkowskiego pełni funkcję publiczną, czyli bierze udział w podejmowaniu decyzji administracyjnych. Tak, tu jest ten spór właśnie o jawność i o jakby skalę tej
jawności. Myślę, że to jest taka jedna z ciekawszych spraw, które ostatnio mamy. No i coraz bardzo istotną i rozwijającą się sferą naszej działalności jest właśnie dziennikarstwo, lokalne dziennikarstwo śledcze, obywatelskie, czyli nasz portal jawnylublin.pl, który teraz ostatnio w związku z tą sytuacją na rynku medialnym spowodowaną różnymi kwestiami, czy to kontekstem ogólnopolskim, czyli tym przejęciem Polska Press przez spółkę Orlen, czy tym, co się dzieje w mediach publicznych, ale też kontekstem lokalnym, czyli sytuacją dzienników wschodnich, to też jakby widzimy potrzebę takiego lokalnego medium, niezależnego od wpływu polityków czy biznesmenów lokalnych, które będzie informować o sprawach ważnych dla mieszkańców, o tym, co się dzieje w mieście, kto sprawuje władzę, w jaki sposób, przy różnych nieprawidłowościach, czyli szerzej niż powiedzmy takie typowe jakiś portal informacyjny, bo też zauważamy, że wiele mediów lokalnych, nie tylko w Lublinie, tnąc koszty, tak ograniczając czas, na przykład często robi tematy, które są łatwe, proste, przyjemne, tak, nie ograniczając czas czy środki na to, żeby zagłębiać się w jakąś sprawę, tak, czy prowadzić dziennikarstwo śledcze, którego na poziomie lokalnym jest bardzo, bardzo mało i tutaj my chcemy właśnie skupić się na tej niszy. No właśnie, dziennikarstwo śledcze jest też bardzo wymagające na pewno finansowo i osobowo i często mniejsze jednostki nie mogą sobie na to po prostu pozwolić, więc też brakuje go na pewno w wielu gminach, samorządach w Polsce. No i odpowiedzią na to właśnie mają być też działania Fundacji Wolności oraz wydawanie portalu i gazety jawnylublin.pl. Skąd decyzja właśnie, żeby łączyć jakby te różne rodzaje działań, a nie skupić się na przykład tylko na wydawaniu własnych niezależnych mediów, czyli tego jawnego Lublina? No to jest sprawa złożona. Wtedy już kilka lat temu zauważyliśmy, że te nasze działania uzupełniają się z pracą dziennikarską. Tak? Czyli my często wydobywamy różne informacje ukryte tak w urzędach, czy ukrywane w urzędach, co jakby jest już częścią takiej pracy, czy tematem dla pracy dziennikarskiej. I jakby najpierw udostępnialiśmy, przekazywaliśmy te informacje lokalnym mediom, a z czasem też zauważyliśmy, że sami możemy je publikować, nagłaśniać, także dodatkowo wzmacniać ten głos, czy te tematy, które uważamy, że są dla nas ważne. Z drugiej strony ten kontekst lokalny, to co się zadziało w Lublinie, o czym wspominałem, też było dla nas takim asumptem, żeby rozwinąć tą działalność informacyjną jawnego Lublina. Przypomnę, w Dzienniku Wschodnim, który wspominałem, spółka, która go prowadziła, to był większościowy udziałowiec lokalny biznesmen i mniejszościowy udziałowcy dziennikarze. I o ile na początku tutaj ta współpraca się układała dobrze, to po kilku latach zaczęły się tarcia i problemy w tej współpracy. Jak można było przeczytać w mediach, które zaczęły opisywać tutaj ten konflikt, ten przedsiębiorca, biznesmen zaczął narzekać, że gazeta psuje mu interesy, tak, bo negatywnie pisze na przykład o innych deweloperach, tak, czyli natomiast dziennikarze, redakcja nie godziła się na ograniczenie tej swobody, wolności słowa, swobody wypowiedzi czy pisania o sprawach, które dziennikarze uważają za ważne. Stąd wziął się spór, niemożność dogadania się, tak, i powodzenia. Ten przedsiębiorca złożył między innymi wniosek do sądu o
ogłoszeń upadłości spółki z uwagi na to, że przez kilka lat nie udało się sprawozdania zatwierdzić, tak dogadać się, powołać zarządu. Przez chwilę w gazecie był likwidator, więc sytuacja była dramatyczna. Później udało się dziennikarzom odzyskać wpływ na tą gazetę też trochę szczęśliwie, trochę przypadkowo, ponieważ ten przedsiębiorca był też, miał też długi, powiedzmy, w swojej innej działalności i komornik zajął między innymi jego udziały w spółce, tak, dodającej gazetę. I jakby dysponując tymi udziałami, komornik jakby przeprowadzono walne, na którym wybrano zarząd. Więc jakby był nowy zarząd, ta gazeta działała. Natomiast z czasem oczywiście taki konflikt nie sprzyja, powiedzmy, nie, finansowo czy biznesowo prowadzeniu gazety. Do tego doszła inflacja, tak, się rosnące koszty papieru, energii, koszty pracy. Ogólnie sytuacja na rynku prasy drukowanej czy spadek sprzedaży, co doprowadziło do tego, że znacznie pogorszyła się sytuacja finansowa. I stojąc przed takim wyborem, czyli że albo trwać, walcząc z większością właścicielem, trwać i czekać na upadłość gazety, dziennikarze czy mniejszościowi udziałowcy postanowili sprzedać swoje udziały, ale komuś z zewnątrz, tak, licząc na to, że ktoś jeszcze będzie miał pomysł czy chęć do tego, żeby tutaj o tą gazetę powalczyć, która skąd to jest tytułem bardzo dobrym, tak, zasłużonym i z wieloletnią tradycją i też popularnym, tak, bo to są miliony odsłon, chociażby w portalu miesięcznie, tak, się z dużą renomą. No natomiast po sprzedaniu tych udziałów pod koniec zeszłego roku okazało się, że osoba, która je kupiła, jakby albo była wcześniej mówiona, albo dość szybko się dogadała z tym większościowym udziałowcem i pierwsze decyzje dotyczyły zwolnienia dziennikarzy, którzy najbardziej jakby byli w konflikcie z tym większościowym właścicielem. Do tego zaczęły się pojawiać dość dziwne artykuły, dziwnej treści w gazecie. Można powiedzieć, że zmieniła się linia redakcyjna, ponieważ o ile wcześniej gazeta bardzo stanowczo opowiadała się w konflikcie dotyczącym tak zwanych górek czechowskich w Lublinie, po stronie mieszkańców, a nie dewelopera, właściciela górek. O tyle już chyba w grudniu zeszłego roku pojawił się artykuł, z którego jakby wynikało, że w zasadzie to dobrze, żeby ten teren został zabudowany, więc to pewnie odmieniona linia redakcyjna. No jakby dziennikarze też, widząc tą sytuację, to zaczęli odchodzić z pracy, już chyba kilka osób odeszło oprócz tych zwolnionych wtedy. I to była też jakby dla nas, można powiedzieć, że okazja do tego, żeby właśnie powalczyć o to lokalne, niezależne dziennikarstwo. I dzięki pozyskaniu małych, co prawda, grantów ze środków zewnętrznych, między innymi z Funduszu Obywatelskiego imienia Henryka Wójca, czy z programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny, udało nam się pozyskać środki, zaproponować pracę czy współpracę właśnie tym zwolnionym dziennikarzom, którzy już od kilku miesięcy pracują w redakcji gazety. Agnieszka Masuś jest redaktorką naczelną, także jakby przejęła tutaj ten ciężar prowadzenia portalu Jawny Lublin. I widać po efektach już tych kilku miesięcy, że była to świetna decyzja, ponieważ właśnie to połączenie naszych umiejętności, tak, czyli Fundacja Wolności, która jest świetna w uzyskiwaniu informacji publicznych, tak, w kojarzeniu różnych spraw, które się dzieją w otoczeniu władzy lokalnej. Do tego przenikliwość dziennikarzy, którzy świetnie potrafią o tym napisać, czy mają swoje źródła. Świetnie dało to świetne sprzężenie. I już możemy się pochwalić nagłośnieniem kilku tematów bardzo istotnych lokalnie, o których nikt inny, tak, z mediów nie napisał przed nami, tak, albo nie napisał w ogóle.
Między innymi w ostatnich dniach opisaliśmy sytuację z nagrodą w dziedzinie kultury miasta Lublin. Mianowicie prezydent powołuje komisję konkursową, która ocenia zgłoszenia i rekomenduje do przyznania nagrody w kilku kategoriach. I nasz portal Jawny Lublin tak ujawnił kulisy tegorocznej nagrody. Między innymi w jednej z kategorii komisja rekomendowała stosunkiem głosów 6 do 1, czyli zdecydowanie Wojciecha Rodka. To jest dyrygent i do niedawna dyrektor Filharmonii Lubelskiej, który miał tournée w zeszłym roku po Stanach Zjednoczonych zakończone sukcesem. Natomiast jest w konflikcie z władzami województwa, ten dyrygent. I w innej kategorii komisja rekomendowała dziennikarkę Radia Lublin za jej działalność. To są głosów 5 do 2. A dwa głosy dostało Muzeum Narodowe w Lublinie, którego dyrektorką jest żona prezydenta Lublina. Natomiast prezydent, to co ujawniliśmy, prezydent zmienił tutaj kolejność i nagrody nie otrzymał pan Wojciech Rodek ani dziennikarka Rady Lublin, tylko nagrodę otrzymało te osoby, te instytucje, które były drugie w kolejności, tak? Czyli nie były rekomendowane przez komisję, w tym muzeum kierowane przez żonę prezydenta. Teraz jest jakby nagłośniliśmy to, czy ujawniliśmy to, że no, taka sytuacja się stała dość dziwna, kiedy można powiedzieć, że prezydent wręczył nagrodę żonie. Nie to tak, nie żonie, tylko instytucji, którą ona kieruje, no ale to wbrew jakby rekomendacji komisji, która no, której trudno odmówić kompetencji, bo tam w tej komisji też zasiadały osoby o wielkim dorobku. Tak czy chociażby też pisaliśmy o konflikcie w jednej ze szkół podstawowych w Lublinie, gdzie no, jest trudna sprawa związana ze skarżeniami o mobbing, którego miałaby się dopuszczać dyrektorka szkoły, więc to taki też ciężki temat. Czy też wcześniej ujawniliśmy chociażby właśnie informacje o nagrodach wypłaconych przez marszałka Wojska Polskiego w ubiegłym roku. Dzięki temu, że dość dokładnie zadaliśmy pytanie o te nagrody, to udało nam się uzyskać szczegółowe informacje i ujawniliśmy, że najwyższa nagroda to było 95 tysięcy złotych, nagroda dla pracownika Urzędu Marszałkowskiego, tak dokładnie w zeszłym roku. I tutaj dzięki właśnie umiejętnościom dziennikarskim to jesteśmy niemalże pewni, kto tą nagrodę uzyskał, tak, i o tym też opisaliśmy w naszym portalu. Także czyli z jednej strony dobre jaściowo właśnie takie dziennikarstwo śledcze, dobre teksty, co też wpływa na to, że czytelność naszego portalu wzrosła dwukrotnie w ostatnich miesiącach, co bardzo nas cieszy. Widzę, że tutaj te tak naprawdę fakty są przytłaczające i przerażające, ale to też jest kwestia niestety dosyć powszechna. Myślę, że ktokolwiek się zagłębi, czy to w samorządowe przyznawanie nagród, które często są uznaniowe i okazuje się, że są przyznane, bo ktoś po prostu tak uznał, czy jeśli chodzi o mobbing w różnych instytucjach publicznych, no to jest bardzo przykre, ale to są sytuacje dosyć powszechne i na pewno się zdarzają w wielu, wielu gminach. No i bardzo często dopiero dzięki współpracy z mediami udaje się w jakiś sposób to nagłośnić, no i potem powstrzymywać dalszy rozwój takich sytuacji, bo przecież też wiemy, że bardzo często władza lubi tuszować swoje jakiekolwiek błędy i to, co się dzieje. I tutaj Fundacja Wolności, poza właśnie tym samym działaniem w Lublinie, współpracuje także szerzej w całym województwie. Jak właśnie się udaje współpracować z jakimiś mniejszymi jednostkami i jak często właśnie tam wygląda sytuacja w województwie lubelskim? Jakie są takie największe przeszkody w działaniu lokalnym i patrzeniu władzy na ręce? No tutaj już było też wspomniane
czy to właśnie o tym, że bardzo często te media same w sobie mają problemy, jak powiem, finansowe, bo są finansowane przez osoby, które też starają się kierować tą narracją, czy to właśnie poprzez jakieś spółki bardziej państwowe, samorządowe władze, czy nawet osoby prywatne, deweloperów i tak dalej. Czy właśnie z trudności z dostępnością do informacji publicznej, które powinny być powszechne, ale nieraz trzeba się postarać, żeby do nich dotrzeć. Więc jakie są takie największe przeszkody w działaniu lokalnym, patrzeniu władzy na ręce i jak udaje się współpracować także z tymi mniejszymi jednostkami, żeby tam też dbać o przejrzystość i o jawność? No jest wspomniałem na początku, że inaczej wygląda sytuacja mediów lokalnych w dużym mieście, takim jak Lublin, a do mniejszych gmin czy miast to jest przepaść, więc też inne są problemy. Czasami wydaje się, że to, co nawet w Lublinie już jest standardem, to już co nam się wydaje oczywiste, to w mniejszych gminach może z tym być kłopot. Pamiętam taką sytuację, że gdzie w jednej z gmin, niedużych gmin, wydaje się, że to była biblioteka gminna, że nawet nie miała z tego BIP-u, tak? Coś, co się wydaje, że już od 20 lat powinno być, tak? Że tam tego nie było. Więc nawet takie proste rzeczy, to też w mniejszych gminach, sobie nie miastach, tylko w gminach wiejskich, często nie ma takich niezależnych, lokalnych mediów. W sensie nie ma mediów, tak? Nie wiem, jest taki typowo lokalnych, tak? Nie wiem, może być jakiś profil nie wiem, urzędu gminy, tak? Ale nie ma dziennikarzy, którzy by zadawali pytania. I tam często takimi, może, znaczy nie często, ale to jedynymi osobami, które gdzieś walczą o tą informację, próbują sprawować tą kontrolę obywatelską, to są jacyś pojedynczy mieszkańcy i oni mają naprawdę trudno. No, tam często są wykorzystywane takie metody, powiedzmy, jakby niekonwencjonalne i nie do końca etyczne, jakieś plotki czy oskarżenia względem takich osób i oni mają ciężko. Jeśli takie osoby gdzieś znajdziemy, czy do nas się zgłoszą, to oczywiście staramy się pomóc, czy podkładać im ścieżkę, jaką się kierować, jak wydostać jakieś informacje, tak, czy jak próbować wpływać na te decyzje podejmowane przez samorząd lokalny. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że nie ma dużo takich osób, które by były na tyle zmotywowane, tak, i zaangażowane, żeby się tym zajmować, bo jest to trudne i nieprzyjemne, tak? Bo często takie osoby są im oskarżane, że także robią to dla jakiegoś poklasku, czy same chcą przejąć władzę. Jest to na pewno niewdzięczne. Nieco lepiej wygląda sytuacja w mniejszych miastach, ale już w miastach powiedzmy, gdzie te media lokalne często występują i one robią świetną robotę. Współpracujemy, być może nie, na pewno chcielibyśmy bardziej, ale staramy się to współpracę pielęgnować i rozwijać z mniejszymi mediami, znaczy, no, to jest nie z mniejszymi może, z lokalnymi mediami, bo na przykład Tygodnik Zamoński to jest tygodnik, który ma ogromną, moim zdaniem, jak na tygodnik lokalny sprzedaż, duże zasięgi. Gazety z wydawnictwa Wspólnota. W województwie w wielu powiatach są właśnie gazety z tytułem Wspólnota, czy np. Wspólnota Parczewska w powiecie parczewskim, Wspólnota Łęczyńska w powiecie łęczyńskim, gdzie tam też jesteśmy w kontakcie z tymi dziennikarzami i albo na przykład my dajemy jakby swój komentarz ekspercki, tak, czy odpowiedzi na jakieś zagadnienia, czy podpowiedzi, albo np. przesyłamy swoje ustalenia, dane, czy to, co zebraliśmy, to, co nas interesuje, żeby przekazać tym dziennikarzom, żeby mogli się tym tematem zająć i go opisać. Więc taką współpracę próbujemy jakby się wspierać, pomagać. Jakby jest to dopiero, mi się wydaje, że początek, że na pewno chcielibyśmy, żeby było tego więcej, ale jakby widzimy tutaj też sens, ponieważ te media takie lokalne, mam wrażenie, że docierają do
zupełnie innych osób, do których docierają, nie wiem, portale internetowe, czy takie media nie, tradycyjne, czy nawet regionalne. Więc to jest bardzo, taka sytuacja bardzo cenna i ja uważam za bardzo ważną. I te media też nie mają łatwo, ponieważ no, taki rynek reklamowy w takim miejscu jak Zamość, czy Łęczna, czy Parczew jest bardzo mało, tak? I często nie tym, kto może zlecić reklamy, jest na przykład miejscowy urząd, tak? I tutaj już jest, nie wiem, urząd miasta, urząd mili. Tutaj już jest niebezpieczeństwo, tak? Wchodzenia w takie kontakty biznesowe, no bo może to się skończyć, źle. Więc problemem jest właśnie finansowanie takich mediów lokalnych, niezależnych. No, my akurat szczęśliwie radzimy sobie w ten sposób, że jesteśmy organizacją pozarządową i możemy pozyskiwać, tutaj staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na funkcjonowanie. Natomiast jeśli takie medium lokalne, tak, jest w formie przedsiębiorstwa, jakiejś spółki czy firmy, no to już ma utrudnione pozyskiwanie grantów, tak? To raczej granty są z organizacji pozarządowych. Więc to jest z pewnością taka największa bolączka mediów lokalnych w tym kontekście. Też drugą sprawą jest ograniczanie dostępu do informacji w mniejszych gminach. Mieliśmy, rozmawialiśmy z jednym właśnie też z portali lokalnych w mniejszym mieście. Usłyszałem, że problem jest to, że instytucje publiczne typu jakieś ośrodki kultury, szkoły, przedszkole, jeśli organizują jakieś wydarzenia, to na przykład ograniczają dostęp do informacji, informują na przykład gazetę wydawaną przez samorząd lokalny, a gazeta ta niezależna dowie się o tym wydarzeniu po fakcie na przykład, tak? Czyli ktoś ma pierwszy dostęp do informacji, pierwszy może o tym napisać, może pójść na to wydarzenie, zrobić zdjęcia, a tutaj medium, które jest niezależne, jest i ten dostęp do tej informacji jest ograniczany. Czy problemy z uzyskaniem informacji w danym urzędzie? Dziennikarze bardzo rzadko, z własnego doświadczenia wiem, że bardzo rzadko decydują się złożyć skargę na przykład na bezczynność w zakresie dostępu do informacji, tak? No bo dziennikarze są skoncentrowani na tym, żeby pisać, opisać jakiś temat, tak? Takie zagadnienie, a jeśli nie dostają informacji, to trudno. Może to odrzucą ten temat zupełnie, albo nie będą mieć pełnej informacji, ale zajmują się następnym, a nie mają jakby czasu na walkę informacje, gdzie my jako fundacja, to jest nasz cel, więc my możemy sobie na to pozwolić, tak, żeby skarżyć do sądu i o tą informację walczyć. I tutaj w tym zakresie też możemy właśnie być takim wsparciem dla lokalnych mediów, ale ten dostęp do informacji widzimy, że jest często dla dziennikarzy niezależnych ograniczany. Wydaje mi się, to są takie najważniejsze problemy w takiej działalności właśnie lokalnej. To kolejna rozmowa, którą prowadzę, która pokazuje, jak trudna jest sytuacja mediów lokalnych w Polsce, jak trudno jest docierać do rzetelnych informacji i jak często tak naprawdę te media lokalne są po prostu mediami samorządowymi i w jakiś sposób są zmanipulowane i do nas dociera ograniczona liczba informacji, bądź też informacje, które tak naprawdę są bardzo jednostronne, przekazywane przez władze, jak chociażby to, że osoby, które tworzą biuletyny, które nam się często wydają gazetami, mają pierwszeństwo w dostępie do wielu informacji, no to siłą rzeczy zapewnia to, że te często informacje docierają potem już do odbiorców, do mieszkańców jako pierwsze. No może takie ostatnie pytanie o to, czy uda się tutaj wzbudzić jakiś płomyk nadziei, jak właśnie przeciwdziałać takiej sytuacji, która jest, skąd czerpać rzetelne informacje i jak się dowiadywać o tym, co robi władza też tak na własną rękę. Jak możemy odróżniać te media samorządowe, media, które są tylko tubą propagandową, od tych mediów, które starają się dbać o jawność, bo z perspektywy mieszkańców, którzy właśnie nie mają tego całego zaplecza, czy to dziennikarskiego, czy po prostu bardzo, bardzo dużo czasu na różne researche, jest to trudne na pewno też do odróżnienia, zwłaszcza, że te biuletyny bardzo często podają się świetnie za niezależne media.
Myślę, że to jest bardzo trudne to odróżnienie. Ja kiedyś taki test zrobiłem na jednym ze szkoleń. Pokazałem właśnie taki biuletyn informacyjny miasta Lublin i zapytałem się uczestników, co to jest. No i wszyscy odpowiedzieli chórem, że to jest gazeta, tak? No natomiast jakby nawet celowo oficjalnie urzędy mówią, że to jest biuletyn informacyjny, tak? Że to nie jest gazeta, no bo gazeta ma określone jakby reguły, tak? No często nie jest to zarejestrowany tytuł prasowy, tak? Czyli no to można powiedzieć, żeby to była gazeta, tak? W Lublinie biuletyn nie ma redaktora naczelnego, tak? Bo nie jest gazetą właśnie. I wizualnie to jest bardzo trudne do odróżnienia. W treści może trochę łatwiej, ponieważ w takich mediach samorządowych nie ma złych informacji, tak? Tam są tylko dobre informacje. Ja pamiętam jedno z wydań właśnie lubelskiego biuletynu, kiedy na rozkładówce był dużymi literami tytuł napisany, w Lublinie jest budowany dworzec, taki duży dworzec, dworzec metropolitalny, dworzec autobusowy miejski. I dużymi literami napis, że tam w stylu dworzec ukończony, i tam na dole dopisek tam 70%, tak? Mniej więcej takie, tak? Więc tam są, tak mówię, tylko dobre informacje. Więc jeśli w takiej gazecie mamy same dobre informacje, to już powinno wzbudzić nasze podejrzenie. Mi wydaje, że to, co jest siłą takich niezależnych, lokalnych mediów, to jest właśnie ich zasięg, czyli liczba odbiorców, którzy je czytają, że jeśli politycy, urzędnicy widzą, że jakieś medium jest poczytne, tak, nie wiem, dużo odbiorców, to wówczas jakby ta siła i możliwość wpływania tego medium jest większa. Więc moim zdaniem to, co my powinniśmy robić jako mieszkańcy i mieszkanki, to wspierać właśnie te media niezależne, lokalne przede wszystkim, bo one wykonują bardzo ciężką pracę, i wspierać to, czy to właśnie czytając, czy kupując, nie, prenumerując, czy wpłacając w jakiś sposób pieniądze, żeby wspierać, nie, materialnie, czy chociażby czytając, nie, udostępniając te treści, po to, żeby kondycja tych mediów finansowych była dobra i żeby zasięg ich był jak największy. Wydaje mi się, że to jest teraz bardzo, bardzo potrzebne i bardzo istotne, i to może tutaj pomóc, to możemy zrobić. No i wydaje mi się, że to jest ta droga, na którą powinniśmy podążać. I właśnie przestrzegam przed mediami samorządowymi, ponieważ wiem, że wśród polityków opozycji parlamentarnej, także są uważane za media niezależne, tak samorządowe, w sensie, że niezależne od rządu. Natomiast pamiętajmy, że one są niezależne od rządu, ale są zależne od władz samorządowych, więc to jest dokładnie takie wyjście z deszczu pod rynnę i tutaj nie rozwiązuje zupełnie tego problemu pluralizmu w mediach. Tutaj całkiem się zgadzam z Andrzejem Andryszakiem, który też zwalcza te gazety samorządowe, bo to faktycznie nie są niezależne media. Tak, zwłaszcza, że czasami media lokalne, samorządowe potrafią same udawać pluralizm. W Krakowie mamy kilka telewizji przecież, więc patologia potrafi być też bardzo, bardzo szeroka. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ze mną na kanale Lub Bezpośrednio był Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności z Lublina. Dziękuję bardzo.